Szczęść Boże, witajcie kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to twierdzić. Saduceusze strasznie się pomylili. Twierdzili bowiem, że nie ma zmartwychwstania. Ale wiecie co, jak zacząłem się modlić tym słowem, to jakoś znalazłem wiele wspólnych punktów z saduceuszami. Nie w tym, że nie wierzyłbym w zmartwychwstanie. Absolutnie nie. Ale w takiej obronie tego, co twierdzę. Mamy taką pokusę, czy taką właściwość jako ludzie XXI wieku, że za wszelką cenę chcemy obronić to, co twierdzimy. Wydaje nam się, że to my posiedliśmy monopol na prawdę. W Kościele to widać genialnie, w tych wszystkich dyskusjach, w ostatnich choćby miesiącach, czy nawet latach. Każdy wydaje się, że posiadł jedyną prawdę i nawet przeglądając choćby i z ostatnich tygodni czy miesięcy komentarze pod różnymi postami na Facebooku czy filmami w internecie dotyczącymi Kościoła, wiary, ewangelizacji, różnych autorów, to kiedy się to czyta wszystko, to ma się wrażenie, że większość ludzi, którzy komentują w sposób taki bardzo autorytarny i właśnie jakby posiadali wiedzę i twierdzili, że jest tak, a nie inaczej, nie dopuszcza absolutnie argumentacji czy jakiegoś pola dyskusji. A tymczasem Ewangelia nam pokazuje, że naprawdę trzeba wielkiej pokory w stosunku do tego, co twierdzę. Wielkiej pokory do tego, co mówią inni. Wielkiej pokory względem drugiego człowieka, który ma inne zdanie niż ja. Oczywiście mi pierwszemu można by zarzucić, że takiej pokory nie mam i że nieraz może ci, którzy ze mną współpracują, czy mnie znają osobiście, to wiedzą, jak jestem upartym człowiekiem, jak ciężko ze mną żyć. Ale z drugiej strony Słowo Boże pokazuje nam dzisiaj, że można się pomylić w tym, co twierdzimy, nawet kiedy jesteśmy śmiertelnie o tym przekonani. To może się okazać, że prawda jest zupełnie inna. Słowo Boże dzisiaj nas uczy pokory wobec tego, co myślą inni, wobec tego, jak twierdzą inni i nawet wobec tego, co myślę ja osobiście. Bo tylko pokora pozwoli mi dojść do prawdy. Takiej pokory życzę sobie i Wam. Nie jest to łatwa droga, ale z pomocą Ducha Świętego damy radę. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.